Zapraszamy Was wszystkich bardzo serdecznie na drugą edycję wydarzenia Global Justice Night, które odbędzie się w Lublinie 21 listopada we wtorek o godzinie 17:30 w Centrum Spotkania Kultur w sali kinowej przy Placu Teatralnym. Global Justice Night jest cyklicznym wydarzeniem, którego zadaniem jest promowanie idei sprawiedliwego rozwoju. Jest to świetna okazja, żeby zastanowić się nad tym, czy my jako mieszkańcy, mieszkanki krajów globalnej północy możemy sprawić, że ten świat, w którym żyjemy, jest bardziej sprawiedliwy. To, co chcemy Wam zaprezentować, to dwa filmy. Pierwszy z nich będzie pokazem premierowym. Jest to film polskiej Zielonej Sieci, Droga do Man Eastern Bridge, opowiadający o sytuacji w Kenii. Drugi to film Living on $1, który przedstawia problem ubóstwa. Po filmie zapraszamy na debatę. Naszym gościem będzie Błażej Popławski, afrykanista, współautor książki Gorzka Czekolada o sytuacji przemysłu kakaowego w Wybrzeżu Kości Słoniowej. Spotkanie poprowadzi Ola Antonowicz-Cyglicka z Polskiej Zielonej Sieci. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, nie obowiązują wcześniejsze zapisy. Organizatorem wydarzenia jest Polska Zielona Sieć, Towarzystwo dla Natury i Człowieka przy współpracy z Centrum Spotkania Kultury. Po dyskusji zapraszamy przed salę kinową na imprezę muzyczną, która będzie grana przez DJ-a Papazurę i przy gorących rytmach będzie okazja, żeby zapoznać się z różnymi społecznymi inicjatywami, między innymi z kooperatywą spożywczą, z Fundacją Sprawiedliwego Handlu, ale także wziąć udział w fotoakcji, która odbędzie się właśnie w holu. Także wziąć udział w loterii fantowej. Będzie poczęstunek produktów pochodzących ze Sprawiedliwego Handlu. Będzie okazja zrobić sobie zdjęcie w fotoakcji i porozmawiać zarówno z osobami z organizacji pozarządowych, a także z organizatorami, organizatorkami wydarzenia na temat idei i przekazu Global Justice Night. Serdecznie wszystkich Was zapraszamy 21 listopada we wtorek do CSK.